Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Wojtek, miło mi was gościć w kolejnym odcinku, może nie kolejnym odcinku, ale kolejnym odcinku Insygnii Śmierci, czyli Harry Potter Insygnia Śmierci, część druga. Słuchajcie, ja jestem troszeczkę przerażony, po części dobrze nastawiony, bo mówiliście mi, że ta część będzie dużo lepsza, w ogóle nie mogliście się jej doczekać, tak, teraz już będzie. I będę starać się wrzucać wam odcinki codziennie w zamian za Need for Speeda, który się już skończył. Co do intra... chyba nie będzie, słuchajcie, intra do tej serii, bo nie wydaje mi się, żeby to była seria na tyle długa, żeby intro było jakieś mega niezbędne, potrzebne. Więc to jeszcze sobie zobaczymy, jak to wyjdzie. Słuchajcie, moi drodzy, ja chwilę pograłem, ogarnąłem co, jak, gdzie, kiedy i za ile i muszę wam przyznać, że nie wiem, na razie gra się dobrze, bo system jest troszeczkę inny. Co prawda graficznie gra może nie powala, ale nie wiem, damy jej szansę i ja nie gwarantuję wam w 100%, że tą grę ukończę, więc to miejcie na uwadze, bo po poprzedniej serii tam się cholernie męczyłem i wy to widzieliście, pisaliście mi, po co tyle marudzisz, jak w to grasz, słuchajcie, żeby ją skończyć, tak, ale teraz stwierdziłem, że nawet jeżeli jej nie skończę teraz w takiej formie, to skończę na live'ie. Wiecie, bo nagrywanie na YouTube, a live'owanie to są dwie różne rzeczy, tak? Tam się możemy pośmiać i tak dalej, a tutaj już niekoniecznie, bo wiecie, tam zawsze ewentualnie jakieś sekrety mogę od was też, czy porady otrzymać na bieżąco. No a tutaj może być, prawda, różnie. Więc słuchajcie, nie obiecuję, że tą serię ukończę, natomiast pokładam w tej grze duże nadzieje, mam nadzieję, że będzie lepsza od poprzedniczki. Może i jej się w końcu, wiecie, ogarnął. Więc co, myślę, że sobie zaczynamy. Słuchajcie, ja standardowo zmieniłem ostatnio trochę też, znaczy właściwie zmieniłem w jednym pierwszym odcinku Uncharted, to widzieliście. Jeżeli będą dłuższe filmiki, ja będę wam kamerę wyciszał. Nie będziecie widzieć kamery, będzie totalnie mój dźwięk wyciszony, ja nie będę nic komentował, żebyście skupili się na filmie, tak? Więc zaczynamy nową grę. Tak, na nowym save'ie, słuchajcie, będę grać oczywiście na normalnym poziomie trudności, ponieważ łatwiejszego nie ma. A jak wiecie, jestem lamą, więc może być różnie. I słuchajcie, jeszcze zanim tu się wszystko zacznie, gra niestety nie obsługuje 60 klatek na sekundę, więc będzie niestety tylko w 30, ale za to w Full HD, bo poprzedniczka była w 720 z tego co pamiętam. Co graficznie troszeczkę tą grę ożywia i jest taka ładniejsza i przyjemniejsza. No i słuchajcie, jeżeli wam się chcecie więcej i wspieracie mnie bardzo, to zostawcie łapkę w górę koniecznie, bo to kurczę naprawdę w przypadku tego Harego, wiecie jak było z poprzednim, więc wolę, żeby ten jakoś nam wyszedł. Także ja was zostawiam z filmem, obejrzyjcie go i widzimy się po przerwie. A i wyzdrowiałem, nie wiem czy zauważyliście. No, także po przerwie się widzimy, jak zobaczycie filmik. Grywku, muszę się dostać do jednej ze skrytek w banku Gringotta. To niemożliwe. Z tobą to... będzie... możliwe. Miecz Gryffindora. To moja cena. Grywku, wejdziesz ze mną pod pelerynę niewidkę. Ron, w skarbcu Lestrange będzie Horcrux. Znajdziemy go. I będziemy bliżej załatwienia sam wiesz kogo. Hermiono, a jak zniszczymy Horcruxy, jeśli damy Gryfkowi miecz Gryffindora? Inaczej by nam nie pomógł. Poza tym, on nie ma miecza. Jeszcze. Gotów? Eliksir wielosokowy nie działa bez końca. Oby Harry wiedział, co robi. Madame Lestrange. Czym mogę dzisiaj pomóc? Chcę wejść do mojej skrytki. Mogę prosić o okazanie różdżki? A to niby czemu? Wiedzą, że to Hermiona. Ktoś ich ostrzegł. Imperio! Doskonale. Proszę za mną. Co to? Przed nami! Że też nie pomyślałem! Grywku, co to jest? Hermiono! Ron! Macie znowu swój wygląd! Jak to? Wodospad złodzieja!
zmywa wszystkie zaklęcia. Co wy do diabła tu robicie? Straż! Imperio! Spotkamy się w skarbcu, Harry Potter. No okej, moi drodzy, dobra, słuchajcie, filmik minął. Jak widzicie, modele postaci są, wydaje mi się, że chyba troszeczkę lepsze niż w poprzedniej części. I tutaj też chyba, nie wiem, przynajmniej na początku wydaje mi się, że chyba będzie więcej akcji i będzie fajniej to wszystko wyglądało, ale to jeszcze sobie zobaczymy. Na razie wygląda to, bym powiedział, że trochę, nie wiem, graficznie to mi trochę, wiecie co, przypomina. Nie wiem dlaczego, co prawda porównywanie graficznie takiej gry do wcześniejszej gry to się mija z celem, ale bardzo mi to przypomina Władcę Pierścieni pierwszą część, pomimo tego, że wiecie jaka tam była grafika, taka średnia bardzo, ale nie jest źle. Zobaczymy oczywiście jak to pójdzie dalej. Czekajcie, tu się biegało z Patią? Nie, to jeszcze nie teraz, dopiero musimy przejść wszystkie samouczki. Zadania są wyświetlane na żarzącym się znacznikiem, dobra, to wiemy i tu jest fajna funkcja w ogóle z tabem. A! Mam gigantyczną nadzieję, że w tej grze, i to możecie mi napisać od razu, bo dzisiejszy odcinek, jak wiecie, będzie krótki, bo to jest wstępniak, więc najprawdopodobniej ogarniemy sobie tylko Bank Gringotta. Jak wygląda tutaj sprawa z misjami? Czy to jest zadania, czy jakoś to... Znaczy wiecie, czy to są takie przerywniki, czy to jest jakaś pełna akcja, tak, że my idziemy cały czas do przodu i że nie musimy robić jakichś głupich wyzwań, chociaż są tu wyzwania. Ja zaraz zobaczę, czy będę mógł wam to pokazać, bo już oczywiście moje ciekawstwo jedną rzecz mi odblokowało. Tam, widać, że tego nie ma, tam przy ścianie było wyzwanie Banku Gringotta. Teraz go nie ma, to jest taka niebieska kulka, trochę przypomina, a wy nie będziecie wiedzieć, Frozen Orba z WoWa, no może tak. Ale jak się pojawi, to na pewno zobaczycie. Ogólnie też, zanim jeszcze, słuchajcie, z tego co zauważyłem, w przypadku zaklęć, a teraz, o właśnie, znaleziono zbierane przedmioty, bo jeżeli chodzi, a tu jest tylko postaci i muzyka, dobra, nieważne, to później sobie ogarniemy. W ogóle powiem wam jedną rzecz. Nie wiem, czy widzicie, jak to wygląda, ale ja mam takie odczucie, że to jest, nie wiem, Battlefield? Call of Duty? No tak trochę, nie? A zobaczcie na to, kurde. Celowniki. W ogóle celownik mam taki... Najbardziej mnie tylko chce się śmiać z tego, że tutaj nie ma znaczenia, czy trafimy w głowę, czy nie. I tak musimy troszeczkę tym ponapierdzielać. Dodatkowo patrzcie na to. Zobaczcie, jak to nachrzanie. Co prawda jesteśmy zmęczeni, zobaczcie, ten rozrzut jest duży, ale moim zdaniem to tak trochę przypomina, wiecie, takiego, nie wiem, kurde... Może to głupio zabrzmi, kurde, Counter-Strike'a z Harry Potter Mod Edition, no coś w tym stylu. Ja swojego czasu pamiętam, jak słuchajcie, grałem w Counter-Strike'a 1.6 i był taki fajny mod, nie wiem, czy to był mod, że były postacie z Dragon Ball'a i normalnie było Kamehameha i wszystko inne, fajnie to wyglądało, natomiast, kurde, w Harry Potterze takie... Mi bardzo brakuje takiego Harry'ego jak z jedynki. Nawet ta grafika mogłaby zostać, tylko żeby był, wiecie, taki Harry jak właśnie jedynka. Bo teraz to wszystko jest takie filmowe strasznie, no ale to... Zaraz sobie ogarniemy. Dobra, ukryj się przed nadjeżdżającym wozem kopalnianym. Dobra, już się ukrywam. Ej, rudy, kurde! A wiecie co, powiem jedną śmieszną rzecz. Ja tutaj już byłem i wyprzedziłem Rona dużo i schowałem się tam, gdzie on. Gra nie ogarnęła tego, że ja się tam schowałem, co zaowocowało tym, że on sobie po prostu stał. Także całkiem śmiechowo. Masz, celowniku! No, na razie, wiecie, nie ma tutaj nic trudnego, bo gramy na poziomie normalnym. Myślę, że jakbyśmy grali na poziomie wyższym, to byłby problem. Natomiast nie wiem, jak to wszystko będzie, wiecie, w późniejszym etapie, no bo jak wiecie, Insygnia Śmierci ogólnie w obydwie części, znaczy właściwie książka, no była taka bardzo dynamiczna i to wszystko się zmieniało i tak dalej, więc jak to będzie tutaj, to oczywiście sobie zobaczymy. No, na razie jest... całkiem okej, ale nie wiem, czy się przyzwyczaję, że to kurde jak w jakimś, nie wiem, strzelance działa, naprawdę. No, ale zobaczymy sobie. Słuchajcie, ja będę też starać się wszystko patrzeć, zaglądać gdzieś, ale nie będę jakoś przykładać tutaj do znajdziek wszystkich. Nie ruszać się! Po prostu jak będziemy coś tam mieli, to sobie ogarniemy. Tutaj w ogóle też jak widzicie jest dosyć podobnie, że celowanie w zależności od tego jak celujemy, tak? Czyli albo celujemy dokładnie, no tylko tak, celuję w głowę i to gówno robi, nie? Natomiast ogólnie rzecz biorąc,
wychodzi na to, że oni mają swojego rodzaju życie, czyli ponapierdzielam w nich kilka razy i no wiecie, tak jakby ktoś miał HP, tak? To tutaj działa to bardzo podobnie, więc no kurczę, nie wiem jak to, nie wiem, czy będą jakieś bossi, coś w tym stylu, chociaż bardzo mnie ogólnie ciekawi ostatnia walka. I słuchajcie, to co jest za tymi drzwiami, to ja już totalnie nie wiem, bo do tego momentu doszedłem, żeby obczaić grę, jak to działa, jak to się w ogóle nagrywa, czy to się w ogóle nagrywa i tak dalej, więc no tutaj wszystko teraz dla mnie jest nowością, więc postaram się tak wiecie, rozglądać. Zdobywasz nowe zaklęcie Protego. A jak się proteguje? Czy ja tu w ogóle mam... nie za bardzo czaję. Aha, lewy shift. A, ja mogę sobie zapierdzielać z protego, ale w międzyczasie nie mogę, widzę, używać żadnych speli, tak? No dobra. Ale czaję, jak to działa. Niezły Protego, stary. Cieszę się bardzo. Ojej, patrz, zaraz wysnajperujemy. O, ale widzę, że mam też coś takiego jakby... Chociaż nie. No, zobaczcie, jaki mamy rozrzut, nie? Dobra, spróbujemy najpierw na tego ziomeczka strzelić. No, szkoda tylko, że nie działa tutaj coś takiego jak headshot. Ale patrzcie, on ma lepszy cel, on ma lepszą cel niż ja. To jest niesprawiedliwe. Czekajcie, skitram się tutaj. Nie ma żadnej znajdźki? Chyba nie. Ogólnie widzę, że możemy... Właśnie, w ten sposób sobie poprzechodzić. Dobra, spróbuję... Nie, nie podejdę do nich bliżej, bo tutaj się jeden kampi. Spróbujemy go w pierwszej kolejności zdjąć. Dobra, pierwszy zdjęty, więc możemy wyjść z Protego. I spróbujemy się schować za tym przejściem. Mam... A, kurde. Dobra, trochę trzeba poczekać, ale widzę, że nie trzeba jakoś tak specjalnie długo czekać nad użyciem Protego. Trochę mnie tylko niepokoi ten rozrzut przy takim normalnym strzelaniu. Chociaż w sumie nie wiem, czy nawet można nazwać cholera strzelaniem, naprawdę. No chociaż w sumie... Powinni może, nie wiem, jakieś skiny do CS-a zrobić, kurde, Harry Potter. O, dzień dobry. I tamten w ogóle się schował tak, jakby chciała, nie mógł. Będziecie żałować, żeście się tu włamali. No my nie będziemy żałować, to wy żałuje, będziecie żałować. O, 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 tam widzicie na górze? Nie wiem, czy widzicie, w tamtym miejscu, tam jest taki niebieski punkcik. Tam jest na pewno ta znajdźka, o której wam mówiłem. Nie wiem też, czy tutaj gdzieś jakaś będzie. Kurde, ja mam całe przyzwyczajenie, słuchajcie, że shiftem to się strzela. Znaczy, że shiftem to się biega. A tu jest niespodzianka. Dołącz do Rona i Hermiony. Ja nie chcę dołączyć do Rona i Hermiony. Wiem, że oni... Aha, oni są tam. Ale ja chcę zobaczyć, co jest tutaj. Jestem ciekawy. Chociaż właśnie, mówiłem, że nie będę jakoś tak mega znajdziek zbierał. O proszę, jest. Część insygni śmierci. O, znaleziono nową postać. I co to mi da w menu dodatków? Co, będę mógł grać Ronem? Aha, to są tylko modele odblokowane, ale wiecie co, nie ma tego dużo. Jest tylko 10 postaci, ile jest muzyki? Jest 12 muzyki, więc... Ja nie powiedziałbym, żeby ten właśnie Harry był długi. Ale jak to będzie, to oczywiście jeszcze zobaczymy. Ale dobrze, mamy już... Ten most nie wygląda zbyt solidnie. Dwie znajdźki. To jest dobrze. Aha. Przepraszam, stary. Ron, jak możesz? Bez sensu, Harry, idźmy dalej. Sprawdź, czy jest inna droga w dół. Inna droga w dół. Inna droga w dół. No, widzę, że jest inna droga w dół, ale tu już podejdę do checkpointa, bo... I co? Harry, będzie nam potrzebna pomoc. Jaka? A nie mogę tam po prostu... Aha, bo ja nie mogę... Ale wiecie co, bez sensu trochę. Żebym nie mógł tam zejść. Oni są słabi. Chyba powinienem grać na jakimś wyższym poziomie trudności. Następni strażnicy? A czemu on się...
Najlepsze jest to, że ja się nie mogę schować za tym kamorem, chyba że za tym mogę czymś się schować. O, za tym mogę. Ale no to będę i tak stał tutaj, bo zauważcie, że oni mnie w ogóle nie uderzają, więc to taka... A, bo ja mam tu stać. Do widzenia. Trochę mnie denerwuje, ja nie wiem, czy to się, wiecie, w przyszłości ewentualnie będzie wydłużać ten paseczek celowności, czy jak to będzie wyglądało. Natomiast w chwili obecnej jest to troszeczkę irytujące, że, wiecie, nie możemy strzelać non-stop. Tak, no naprawdę było bardzo doskonałe. W ogóle dźwięk jak z jakiegoś, kurde, wiecie jakiego filmu. Science fiction. No chociaż w sumie Harry Potter to jest taki trochę... Nie no, nie jest science fiction, ale... A ja będę koksem i podbiegnę pod sam ten. Ha, ha, ha. No wyzwaniem to naprawdę nie jest. Jestem sobie ciekaw też, czy tutaj będzie coś takiego jak te eliksiry śmieszne, które były w poprzednich częściach. Znaczy w poprzedniej części właściwie. Tej nieudanej. No patrzcie, no idę na żywioł. Myślę, tu chyba nawet... Właściwie jestem ciekaw, co się stanie, jak umrę. Może umrze... Nie, no dobra, nie będę umierał. Już nie przesadzajmy, a następni idą. Ale cela to oni mają... takie, wiecie, typy zatrudnili chyba polskich... Dobra, nie powiem co. Kurczę, cały czas się nie mogę przyzwyczaić, że shiftem się, kurde, to Protego używa. Dobra, Alohomora. Alohomora! Alohomora! Nie działa. Muszą być zaklęte. To je otwórz. Nie sądziłem, że pójdzie tak łatwo. Osłania mnie, a ja spróbuję je otworzyć. Tak, tak, Hermiona, jak zwykle. O, patrzcie, jest wskaźnik życia Hermiony. A może ja po prostu będę stać z Protego? Ona to otworzy? Chociaż nie, no bo Ron to oczywiście nie będzie strzelał, prawda? Dostał hedzika ładnie. Ja wam dam drętwotę. No Ronaldzie! Rudy, ogarnij. Skarbiec musi być chroniony. Jesteśmy tylko częścią obrony. Nie zajdziecie daleko. Nie wiem w sumie, że ona przed chwilą mnie oberwała, pomimo tego, że ją strzegłem Protego. Kurczę, macie trupę. To idziemy. Chodźmy, musimy być już blisko skarbca. Aha, smok. Mamy skrzynkę, czy ja ją mogę otworzyć w jakikolwiek sposób? To na cholerę skrzynka, której nie mogę otworzyć. Znaczy wiecie, no to już jest tak zboczenie ze wszystkich możliwych gier, gdzie są, wiecie, skrzynki i trzeba je otworzyć, nie? Nie dotrzesz do skarbca! Mają nauczkę! Aha, o, nie mogę podnieść, a nie mogę. Mam też wrażenie, że czasem tu się myszka, wiecie, za troszeczkę przycina, ale to takie... Czegokolwiek strzegą, jest to krok stąd! No na pewno. No i po cholerę tutaj są te skrzynki, skoro ich... Nie mogę... Który tam do mnie? Aha, snajpera zatrudnili jakiegoś. Protego! Nie wiem, słuchajcie, ja nie wiem, jakie wy macie odczucie, ale ja mam takie jakieś odczucie, jakbym był, kurde, w Battlefroncie, jakiejś, kurde, mapie i napierdzielał, wiecie, wszystkich po kolei, no takie dźwięki i takie, kurcze, kolorki i inne pierdoły, nie? No, mam nadzieję, że naprawdę to skupienie nasze będzie coraz silniejsze z wzrostem gry, bo kurcze, może być ciężko.
Tam w ogóle jakieś nieśmiertelne obrywa tyle i... Chociaż narzekałem, że będą trudni, nie? Znaczy, że są za łatwi. O, dobra, dostał. Te skrzynki mnie tak cholera korcą. No chyba, że jej wymyśliło coś, że trzeba kupić klucze, żeby je otworzyć. Poczekajcie, poczekajcie, bo tu się idzie na dół. Aha. Dobra, może to nie był dobry pomysł. Ese, wejdę tu do skarbca. Proszę, ile złota. Ale mamy fragment insygnii śmierci. Odblokowaliśmy zapewne nową postać. Skabior? Kto to jest Skabior? Wiecie co? Najśmieszniejsze jest to, że czytając książki, ja czasem nie przypominam sobie na przykład niektórych postaci w filmie, które były. Ja nie wiem, czy one zostały dodane tak dla jaj, czy... Naprawdę nie wiem, słuchajcie, to jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo dziwne ogólnie, ale no to... Wiecie, bywa różnie, nie? Słuchajcie, w ogóle miał być krótki pierwszy odcinek, a widzę, że Bank Gringotta tu się jeszcze nie kończy. Jak wiecie, musimy jeszcze wejść do... Trochę tu ciepło. Czy coś się pali? Skarbca. To nie jest zwykły ogień, to... Smoczek! Czego panikujecie? Aha, troszkę zręczności widzę, będzie nam potrzebne. A py... Aha. Oczywiście. Dobra, pierwszy zgon. Pójdę pierwszy. Wyczekajcie, aż przejdę. Ale ten smok, wiecie co, on jakoś dziwnie nagle ryj przekręcił, kurczę, na tą naszą prawą stronę, bo to tak trochę, kurczy. Dziwnie. No widzicie? Zobaczcie, jak ten ogień szybko przeskakuje, nie? Uważaj na ogień, stary! Uważaj, stary! Aha. Jakieś nowe zaklęcie dostanę. Te gobliny to świry, żeby trzymać tego smoka. Dobra, schowani jesteśmy. Rzucaj zaklęcie na obiekty w pobliżu smoka, by odwrócić jego uwagę. O! Dzień dobry. Teraz mnie nie parzy, nie? Dobra. Gemino i Flagrante. Wszystko, co dotkniecie, poparzy was i się rozmnoży. Zmiażdży nas! Szybciej! Harry, jak dosięgnąć pucharu? Mieczem! Dawaj dalej! Harry, patrz! Puchar! Tutaj! Mamy umowę, Gryfku. Mówiłem, że wprowadzę. Nie było mowy o wyprowadzeniu. Masz pomysł, Hermiona? Relacjo! Jazda! Genialne! Przerażające, ale genialne.
Spadamy! Skaczmy! Widziałem Voldemorta. Wie, że polujemy na Horcruxy. Pozwoliłeś mu? Harry! Nie przeszkodzę temu. Słuchaj, w Hogwarcie jest Horcrux, coś związanego z Ravenclawem. Musimy tam iść. Jest problem. To dyrektor Snape. Nie wyjdziemy tak sobie. Udamy się do Hogsmeade, do Miodowego Królestwa i przez tajne przejście w piwnicy. No dobra, słuchajcie, mamy zaliczone tutaj bank Gringotta. Teraz będziemy zaczynać sobie w kolejnym już odcinku, bo to na pewno już nie dzisiaj, ulicę Hogsmeade. Zobaczymy naprawdę, jak to będzie się działo dalej. Na razie jestem pozytywnie zaskoczony. Nie wiem jak wy, możecie mi napisać, dać znać w komentarzu oczywiście. Przed chwilą myślałem, że gramy Hermioną, ale okej. Więc ja ogólnie jestem pozytywnie na razie nastawiony, tak jak już mówiłem, bo nie jest to co było w tamtych Insygniach Śmierci, które było to wszystko tak jakoś dziwnie zrobione, że w połowie to było tak nudne jak flaki z olejem. Tutaj mam nadzieję, że jeżeli akcja się utrzyma w ten sposób, że będzie ona, wiecie, nie na takiej zasadzie, że idziesz w jedno miejsce, potem wracasz się z powrotem, idziesz znowu w tamto miejsce i tak dalej, to myślę, że seria będzie całkiem spoko. Napiszcie mi, co sądzicie o tej wersji, znaczy części, jeżeli graliście oczywiście, bo to jest ważne i istotne dla mnie i czy dam ją radę skończyć po prostu i na ile procent jest lepsza od poprzedniej. Także dajcie mi znać w komentarzu, a my się na dzisiaj żegnamy. Ja wam dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć i do zobaczenia w jutrzejszym odcinku z Harry'ego. Trzymajcie się, cześć, pa, pa.